Przychodząc na świat ważą nierzadko zaledwie kilkaset gram, a dla rodziców są prawdziwą niespodzianką, gdyż następuje to przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. 17 listopada to Światowy Dzień Wcześniaka. Szacuje się, że w skali świata 1 na 10 urodzeń to wcześniaki, których mamy często nie spodziewają się przedwczesnego zakończenia ciąży. Dla wielu rodziców szczęśliwy moment narodzin przeplata się z poczuciem ogromnego stresu. To naprawdę było coś, czego się nikt z nas nie spodziewał, ani ja, ani mój mąż. No natomiast mamy ten skarb i cieszymy się niesamowicie, bo ona żyje dzięki temu szpitalowi, dzięki temu oddziałowi, dzięki tej pani doktor, która stoi za panią. Przedwczesny poród może wynikać z wielu czynników, na które bardzo często ciężarna kobieta nie ma wpływu, gdyż po prostu nie jest ich świadoma. Nierzadko przyczyną narodzin dziecka przed planowanym terminem są dolegliwości, których przyszła mama nie powiązałaby z potencjalnym zagrożeniem narodzin przed 37. tygodniem ciąży. Nawet 40% przypadków to różnego rodzaju infekcje. Infekcje nieleczone jamy ustnej, uzębienia. Niewykryte, nieleczone infekcje dróg krewnych. Infekcje dróg moczowych, które mogą powodować wstępującą infekcję u płodu. To są wszystko takie rzeczy, które czasami dzieją się w sposób niemy. Mama tego w ogóle nie czuje, nie wie o tym, że coś takiego ma. No a może się to przyczynić do tego, że ciąża się zakończy przedwcześnie. Dlatego lekarze specjaliści podkreślają, jak w przypadkach narodzin wcześniaka istotna jest rola ojca. Ojca, który zawsze ma prawo wejść do nowonarodzonego dziecka, kangurować je na piersi, kiedy nie może tego zrobić mama i dzięki czemu nawiązać z małym człowiekiem więź. Bo zdarza się, że wcześniaki w inkubatorze muszą przebywać nawet kilka tygodni. Żona trafiła do szpitala tutaj z podejrzeniem małowodzia i w sumie można powiedzieć, że od 22 tygodnia ciąży do 29 i 5 dni była tutaj w szpitalu, aż do momentu, kiedy zaczęło się łożysko odklejać, już trzeba było szybko reagować i wyciągać dziecko. Także to chwile grozy, stresu cały czas, całe ponad 2 miesiące, aż dziecko wyjdzie, ale w moment, w którym się wszystko dobrze skończyło, jest po prostu niewyobrażalny, że teraz możemy tak sobie leżeć. Światowy Dzień Wcześniaka na całym świecie obchodzony jest po to, aby zwiększać świadomość społeczną na temat samych przedwczesnych porodów, ale i problemów, jakie mogą za sobą nieść. Wcześniaki to dzieci, które przychodzą na świat z niedorozwiniętymi układami organizmu, wymagają podłączenia do respiratora i karmione są przy pomocy sondy. Mogą wymagać dalszej rehabilitacji w późniejszym wieku. Około 300 wcześniaków rocznie mamy, z czego około 40-50 to są noworodki urodzone skrajnie przedwcześnie, czyli poniżej 28 tygodnia ciąży, poniżej kilograma. Kolorem symbolizującym Światowy Dzień Wcześniaka jest fiolet, kojarzący się z delikatnością i wyjątkowością, dlatego tego dnia oddziały neonatologii zdobione są balonami w odcieniach fioletu.